wszystkimi gratulacje do drużyny przeciwnej. Ciężko jest cokolwiek teraz powiedzieć na gorąco. Jesteśmy na pewno zdenerwowani tą przegraną, bo i przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo. Nie udało się wywieźć. Ja mogę powiedzieć, mówię moją osobę, że na pewno nie zagrałem na takim poziomie, jak powinienem i mogę powiedzieć, biorę wszystko na siebie, co się wydarzyło na boisku. No na pewno był mecz walki i tutaj nie można ani jednej drużynie odmówić tego, że nie walczyła. Niestety Polonia z tego pojedynku zwycięsko nam na pewno pozostało wrócić do Słupska i przeanalizować mecz na spokojnie. Już właściwie wszystko zostało powiedziane. Taki mecz walki, tutaj po 3,5% to i zarówno nasza drużyna, jak i drużyna Czarnych była bardzo nieskuteczna. Przegraliśmy deskę. Z tego co widzę, to wydaje mi się, że graliśmy może trochę bardziej zespołowo, bo tutaj jest zapisane, że Czarni mają tylko 3 asysty. Może to jest powód. Na pewno cieszy też to, że pomimo tego, że słabo graliśmy, to gdy po raz kolejny straciliśmy 10 czy tam 11 punktów przewagi, potrafiliśmy się odbić i znowu wyjść na prowadzenie. No tak jak trener powiedział, nas cieszy najbardziej wygrana, bo nie zaczęliśmy tego sezonu za dobrze i szczególnie mecz z Czarnymi na pewno nam pomoże, bo teraz mamy 3 bardzo ciężkie spotkania i na pewno optymistycznie bardziej spojrzymy po tym zwycięstwie.